Cześć, Tomek z tej strony, od kelnera do milionera.pl Witam Was serdecznie i w dzisiejszym filmie opowiem Wam o self-publishingu w Polsce oraz o self-publishingu na Amazonie, jak te dwa sposoby self-publishingu własnych książek, własnych produktów prostych czy bardziej skomplikowanych, będzie to też film dla autorów piszących swoje książki, jak te dwie metody się do siebie odnoszą, która jest lepsza, jakie są plusy i minusy tych metod i jaką metodę ty jako widz tego filmu możesz dla siebie wybrać, w zależności od swojej sytuacji będą plusy, minusy i podpowiem jak to wygląda. W moim wypadku, bo jeżeli pewnie już wiesz, bo większość z moich widzów wie, że zajmuję się od kilku lat publikacją na Amazonie swoich e-booków, poradników, swojej książki autorskiej też, mam bestsellera na Amazonie i mam setki prostych, bardzo produktów właśnie też na Amazonie, tam wydanych i Teraz od jakiegoś czasu jest moja książka od kelnera do milionera.pl w przygotowaniu i ona będzie wydawana self-publishingiem w Polsce, tak zwanym self-publishingiem pełnym i mam teraz świetne porównanie, żeby te dwie metody self-publishingu pokazać i pomóc tobie, wam wydać swój produkt czy swoją nawet własną książkę. Będę się posiłkował plusami i minusami tych dwóch metod, także wybaczcie mi moje notatki, ale nie chcę o niczym zapomnieć i też zachęcam do odwiedzenia posta na blogu, do którego link jest pod tym filmem, bo ten film jest takim małym elementem tego ogromnego posta, który zawiera w sobie całą praktycznie wiedzę odnośnie self-publishingu w Polsce, którego przygotowałem też na potrzeby premiery mojej książki, także zapraszam do posta również po oglądaniu filmu. Pierwsza metoda self-publishingu to self-publishing na Amazonie, taki self-publishing niepełny. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie wie, to Amazon posiada taką platformę jak KDP Kindle Direct Publishing i ta platforma, ona umożliwia publikowanie swoich e-booków oraz książek drukowanych na żądanie. Jeżeli tam swoją książkę opublikujemy, swój produkt e-booka czy książkę drukowaną na żądanie, ona wtedy pojawia się na... Amazonie może być to język angielski oraz kilka innych, nie ma polskiego o tym zaraz. I dzięki temu nasza książka może być opublikowana samodzielnie na największej platformie na świecie, jeżeli chodzi o książki, o zakupy online, czyli na Amazonie. Jest to bardzo ciekawa opcja, ja z niej korzystam od dawna i tysiące moich kursantów również, ale ma swoje plusy i minusy i też nie jest dla każdego, jak każdy sposób biznesowy, tak? Nie ma sposobów dla każdego. I na początek może wymienię kilka plusów oraz minusów tej metody i przejdziemy do kolejnej, czyli self-publishing w Polsce. Otóż przede wszystkim Amazon posiada ogromny rynek zbytu. Publikując książkę e-booka, czy książkę papierową drukowaną na żądanie, czy prosty zeszyt nawet na Amazonie, nasz produkt jest dostępny właśnie na tej platformie, na Amazon, gdzie jest gdzie są miliony klientów gotowych do zakupu, którzy tam wchodzą, wyszukują dane produkty, szukają, mają swoją kartę kredytową podpiętą i oni chcą kupować. I publikując np. e-booka, poradnik, prosty zeszyt na Amazon, szczególnie na Amazonie amerykańskim, ale nie tylko, to w tym momencie no, mamy dostęp do ogromnej rzeszy klientów, którzy chcą, którzy szukają, którzy chcą kupić i daje to nam duże szanse jako osobie, która nie ma zaplecza marketingowego w postaci bloga, YouTube'a itd. Nasze produkty są pokazywane klientom na całym świecie. Jest to ogromny plus. Drugim plusem jest prosty proces samego self-publishingu. I teraz, żeby wydać swoją książkę w postaci e-booka czy drukowaną, czy prosty produkt na Amazonie, wystarczy się zarejestrować na platformie Amazon KDP, wypełnić deklarację podatkową i możemy publikować. I sam proces publikacji no, wymaga oczywiście troszeczkę umiejętności sformatowania książki, przygotowania czy zamówienia układki i tak Ale jest on, jest on naprawdę bardzo prosty i jest to coś, co na, chyba każdy po odpowiednim przeszkoleniu jest w stanie bardzo łatwo robić. Także proces jest tutaj dla każdego. Kolejna bardzo ważna sprawa to print on demand, czyli druk na żądanie. Amazon oferuje poza tworzeniem e-booków, co jest świetną opcją biznesową. Amazon oferuje tworzenie yy, książki w wersji elektronicznej, wirtualnej naszej, ale która jest dostępna na Amazonie jako książka papierowa. Czyli klient widzi na Amazonie książkę papierową, kupuje i w tym momencie Amazon dopiero bierze nasze pliki przygotowane online, drukuje, pakuje, wysyła do klienta i klient dostaje książkę papierową. I my w, tym, w ten oto sposób. Nie musimy inwestować w druk, w nakład książki, tylko tworzymy książkę wirtualnie, a klient dostaje książkę fizycznie wydrukowaną, co oferuje nam możliwość sprzedawania na całym świecie, na ogromnym rynku książek papierowych, bez inwestowania kapitału w druk, co jest bardzo y, dużą przewagą, gdyż nawet sprzedaż, powiedziałbym, kilkudziesięciu książek tak, jest opłacalna pod kątem biznesowym. I nie musimy się bać, że stracimy pieniądze drukując jakiś nakład, powiedzmy, tysiąc sztuk. Jest to ogromny plus. Kolejnym bardzo ciekawym plusem jest brak konieczności posiadania działalności gospodarczej, bo publikując przez Amazon KDP dowolnego rodzaju produkty, no, nie, nie musimy rejestrować firmy i niezależnie od sprzedaży, od ilości zarobionych pieniędzy, Amazon wysyła nam pieniądze jako prawa autorskie i my rozliczamy się jako autor w Polsce. Raz w roku nie musimy firmy posiadać, także, brak ryzyka, jeżeli chodzi o dróg, brak konieczności zakładania firmy, to naprawdę bardzo cały proces ułatwia. Kolejna sprawa to, jak mówiłem już wcześniej, niski poziom trudności, czyli jest to proces dostępny dla każdego, kto chce się nauczyć, i sam proces przechodzenia przez etapy wrzucenia naszego produktu jest całkiem prosty i można sobie łatwo z nim poradzić. No i finalnie właśnie brak ryzyka, czyli brak inwestowania w jakiś duży nakład książki, nie musimy organizować sklepu online, strony sprzedażowej itd., itd., bo to wszystko Amazon oferuje za nas i my możemy skupić się na produkcie i do, na dotarciu do jak największej liczby odbiorców na Amazonie. Ale żeby nie było tak prosto, to Amazon też ma swoje oczywiście minusy i te minusy i te plusy one też są zależne od Twojej sytuacji, bo Prostota publikacji na Amazonie może być zaletą, ale też jeżeli ktoś jest bardziej zaawansowany, no może go ta platforma ograniczać. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o minusy, to jest to brak kontaktu z klientem i to właśnie może być takim i plusem i minusem, bo z jednej strony publikując dużo prostych produktów zeszytów na przykład czy e-booki poradniki nie pod swoim nazwiskiem na Amazonie, no to brak kontaktu z klientem jest dla nas wygodny, bo Amazon obsługuje wszelkiego rodzaju oczywiście pakowanie, wysyłkę, ewentualne zwroty i tak dalej. My nic nie musimy się tym interesować. Ale z drugiej strony doświadczeni sprzedawcy no chcieliby mieć adresy mailowe swoich klientów, żeby im zaoferować na przykład jakieś pakiety sprzedażowe, czy wysłać maila, czy zaproponować kolejną książkę. No niestety Amazon nas tutaj odcina od swojego klienta, co w wielu przypadkach może być Właśnie minusem dla wielu osób. Brak języka polskiego, no i jeszcze przynajmniej, ale Amazon nie oferuje możliwości publikacji w języku polskim. Nie można wydać książki do, dowolnego rodzaju po polsku i sprzedawać jej w Polsce, co jest oczywiście dużym minusem. Ja, publikując swoją książkę od Kelnera do Milionera, prawdopodobnie opublikowałbym ją na Amazonie, gdyby on działał w Polsce. No niestety. Nie ma takiej możliwości i możemy tylko publikować no przede wszystkim po angielsku, po niemiecku. Jeżeli chodzi o rynki, to jest też Wielka Brytania, USA, mamy Włochy, mamy Japonię i niestety język polski tutaj nie działa. Amazon też jest starą platformą i jakkolwiek by to nie zabrzmiało, to Amazon no, jest troszeczkę przestarzały. Ma swoje problemy czasem techniczne. I Czasem trzeba pisać do supportu i zdarzają mu się różne takie drobne, no właśnie problemy techniczne, które denerwują i jakby trzeba się z tym pogodzić i Amazon cały czas się rozwija, ale przy takiej skali, co Amazon oferuje, jeżeli chodzi o rynek, o ilość produktów, no niestety te błędy bywają denerwujące i no to się oczywiście zmienia, ale wciąż gdzieś tam no brakuje wielu aspektów technicznych, które trzeba poprawić. Amazon, pomimo tego, że oferuje też druk na żądanie, który jest super sprawą, bo jest bardzo tani i oferuje nam fajne prowizje jako autorom, i nie opłaca się w tym wypadku za bardzo drukować książki samodzielnie, ale jednak te opcje druku są ograniczone. Możemy wybrać wiele formatów, na przykład czy okładka będzie matowa, błyszcząca, rodzaj papieru w środku, jest też kilka opcji, ale. Tak naprawdę mamy tylko do wyboru jedną okładkę, jeżeli chodzi o formę, czyli paperback. Nie możemy stworzyć hardcovera czy jakiegoś, jakiejś specyficznej okładki. Jest tylko jedna opcja tak naprawdę druku, jeżeli chodzi o jakość samej książki, tylko grubość okładki. I to z czasem szczególnie, jeżeli ktoś chce wydawać bardzo różne czy specyficzne produkty, może też ograniczać. I jest to... Tak, jeszcze podsumowując, Amazona jest to niepełna, taki niepełny self-publishing, bo Amazon y, jesteśmy pod cudzą platformą publikując na Amazonie, co ma swoje plusy, jak mówiłem wcześniej, ale jednak jesteśmy ograniczeni, jest to platforma która nie daje nam możliwości pełnego self-publishingu, jednak jesteśmy zależni od Amazona, od jego widzimy się, od jego algorytmów, i z czasem może być to dokuczliwe. Musimy się też podporządkowywać jego regulaminowi, różnym warunkom, które w przypadku self-publishingu pełnego, w Polsce no czy za granicą też, yy, nas nie obowiązują. I teraz przejdźmy właśnie do self-publishingu pełnego, yy, w którym właśnie self-publishingu ja wydałem swoją książkę, czy teraz właściwie wydaję, od kelnera do milionera i to jest self-publishing, którego proces jest od początku do końca tworzony przeze mnie, tak? Czyli ja nie polegam na platformie takiej jak Amazon, tylko ja sam oczywiście piszę książkę, zlecam redakcję, zlecam korektę, zlecam tworzenie okładki i te trudności oczywiście na Amazonie też wykonujemy, ale ja tutaj organizuję całą platformę sprzedażową w postaci strony sprzedażowej, sklepu internetowego, magazynu wysyłkowego, gdzie ta książka będzie wysyłana, drukarni, która musi książkę wydrukować i wysłać do y, magazynu i cały proces sprzedażowy, podpięcie płatności. Ja tutaj w pełni kontroluję proces sprzedażowy mojej książki od kelnera do milionera i jest to właśnie proces pełny i on też ma swoje plusy i minusy, o których teraz powiem. Jeżeli chodzi o plusy, to przede wszystkim jest to pełna kontrola nad produktem, bo my w pełni ten produkt tworzymy. Jeżeli chcemy mieć okładkę na przykład hardcover, czyli taką twardą, możemy to zrobić. Jeżeli chcemy mieć okładkę ze skrzydełkami, możemy zrobić. Jeżeli chcemy mieć okładkę lakierowaną, jakąś super błyszczącą czy bardzo specyficzną, też możemy to zrobić. Mamy również pełną kontrolę nad sprzedażą, bo Amazon jakby kontroluje za nas wiele procesów, a my w tym wypadku. W pełni jesteśmy w stanie kontrolować swoją sprzedaż to jak książka jest sprzedawana jak jest wysyłana jaki będzie jak będzie wyglądał druk naszej książki nawet ja w, w procesie self publishingu jestem w stanie kontrolować jaka taśma będzie moją książkę pakować tak jak książka będzie pakowana i na tej taśmie będzie na przykład moje logo od kelnera do milionera Takiego typu szczegóły ja też jestem w stanie kontrolować w przypadku self-publishingu pełnego. Mam też pełny dostęp do klientów, czyli jeżeli ktoś kupi moją książkę, to ja na przykład mogę do tej osoby napisać maila, zaproponować tej osobie na przykład moją drugą książkę, jeżeli kiedyś wydam, czy mogę polecić inne moje produkty. Mogę podczas procesu sprzedażowego zaproponować pakiety, czyli książkę, tak jak to robię w przypadku mojej książki, polecam sobie zobaczyć nawet stronę sprzedażową, jak ta, jak, jak, przepraszam, jak ta strona wygląda i tam yy, są zaoferowane pakiety z kursem self-publishingu i ja jestem w stanie tutaj sprzedawać właśnie różne pakiety, połączyć i w pełni kontroluję ten proces sprzedażowy. I ogólnie wszystkie możliwości tworzenia sklepu są nieograniczone. Na Amazonie strona naszej książki no, ma... Duże ograniczenia. Nie może tam dać filmu, nie można dać y, opisów. Jesteśmy y, y, zabrania się y, wrzucenia jakichś y, słów kluczowych i jest sporo ograniczeń. W tym wypadku my w pełni kontrolujemy wszystko. Możemy też, i jakby to jest jeden z głównych powodów dla którego ja ten proces przeszedłem self-publishingu, jest możliwość publikowania książki papierowej po polsku. Po prostu ja publikując swoją książkę od kelnera do milionera chciałem ją wydać w Polsce, chciałem ją wydać w wersji papierowej, no i w tym wypadku byłem zmuszony do takiego pełnego self-publishingu, bo o współpracy z wydawnictwem, o współpracy nie chciałem jakby czegoś takiego robić, bo to się równa bardzo małym zarobkom, i chciałem też przejść cały proces self-publishingu, bo po prostu jestem ciekawy wielu rzeczy. I w tym wypadku mogę swoją książkę wydać w Polsce. I ostatnia sprawa to taka ciekawa rzecz, czyli brak podporządkowania Amazonowi. W przypadku właśnie własnej firmy self-publishingu pełnego, no my jesteśmy panami swojego losu, co jest i plusem, i minusem. To jest cecha, tak, wręcz bym powiedział, ale... Ja nie podlegam pod żadną platformę, nie mam szefa, nikt mi nie może konta zablokować. Ja kontroluję wszystko od początku do końca, co wymaga pracy, ale daje mi to pełną wolność i na tym też mi zależało. Ok, ale żeby nie było tak kolorowo, no to Self Publishing, pełny w tym wypadku w Polsce, którego, który ja wykorzystałem u mnie, to też posiada minusy. I przede wszystkim, jeżeli chodzi o minusy, to jest to na przykład inwestycja w nakład bo chcąc wydać książkę papierową, o e-booku nie mówię, bo koszt wydania e-booka byłby o wiele mniejszy, e-book jest też oczywiście dostępny, jeżeli chodzi o moją książkę, czy to sam, czy w pakietach, ale jednak mi zależało na książce papierowej, bo to jest taka kwintesencja, jeżeli chodzi o self-publishing, o książki, o literaturę, to inwestycja w nakład to jest no często koszt kilkudziesięciu tysięcy złotych, żeby wydrukować te kilka tysięcy sztuk, no i w przypadku posiadania bloga i bycia pewnym swojej sprzedaży, co zresztą nigdy nie można być pewnym, ryzyko jeszcze nie jest takie duże. W mojej sytuacji, ja prowadzę firmę od dawna, mam dużo oszczędności, prowadzę bloga, mam kanał na YouTube i nawet koszt wydania książki w postaci 50 tysięcy złotych, około o kosztach będzie inny film, nie jest dla mnie dużym ryzykiem. Ale dla kogoś, kto startuje, jest to bariera czy ryzyko nie do przeskoczenia i może to blokować. W publikaty swojej książki. No i nakład trzeba poza drukiem zainwestować w, w platformę, czyli trzeba stworzyć sklep internetowy, stronę sprzedażową, warto mieć bloga, kanał na YouTube i to też wszystko gdzieś tam wymaga kosztów, szczególnie jeżeli chodzi o proces sprzedażowy. Publikując samodzielnie w takim pełnym wymiarze, nie mamy też przypadkowych klientów, jeżeli chodzi o. Yy, naszą platformę sprzedażową. Bo na Amazonie są miliony klientów, którzy często przypadkiem trafiają na naszą książkę, na nasz produkt. No i to skutkuje wieloma sprzedażami okazjonalnymi, nawet bardzo wieloma. Bo w przypadku moich yy, prostych produktów, nawet zeszytów tak zwanych, zdarza się, że ktoś kupuje od tak 50 sztuk, bo trafił na mój produkt. Yy, no W przypadku self publishingu takiego pełnego jest to raczej niemożliwe, bo nie trafiają tam ludzie przypadkowi, tylko ci, których skierujemy i no odejmuje to wiele możliwości. Kolejna sprawa to posiadanie swojej firmy, i self publishing pełny w Polsce i za granicą też, ale skupmy się na Polsce, no raczej wymaga posiadania swojej firmy, bo gdzieś tam na małą skalę można by może wydrukować yy, kilkaset sobie wersji, yy, kilkaset wersji książki za pomocą druku cyfrowego i sprzedawać ją okazjonalnie i wtedy bez firmy by się obeszło, bo mamy działalność nierejestrową. I tego typu rzeczy. I można by to zrobić bez firmy, aczkolwiek jeżeli myślimy na poważnie o self-publishingu pełnym, tak jak ja, no to tutaj nie ma opcji, żeby się obyło bez działalności gospodarczej. I to też jest jakby cecha, a nie wada, ale to wymaga pracy, stworzenie swojej firmy, rozliczanie całego procesu, tworzenie działalności gospodarczej, o czym też zresztą był fajny post u mnie na blogu niedawno. No wymaga to jednak robienia czegoś więcej niż tylko publikowania produktów na Amazonie. I sam proces publikacji jest po prostu trudny tak? i skomplikowany, bo publikacja na Amazonie, jednak pomimo wielu rzeczy, których trzeba się nauczyć, jest prosta. Odchodzi nam wiele spraw związanych z platformą, z księgowością, z rozliczaniem sprzedaży, ze sprzedawaniem na platformie. Tutaj musimy wszystko od początku kontrolować czyli druk, sprzedaż, płatności, firma itd. Proces jest o wiele bardziej trudniejszy i skomplikowany. Co sprawia, że no jednak mniejsza część osób będzie chciała tego modelu biznesowego spróbować. Zwłaszcza, że taki self-publishing poparty ryzykiem też finansowym powinien opierać się właśnie na blogu, jeżeli go posiadamy, na kanale na YouTube, na jakimś zapleczu marketingowym, które pozwoli nam to ryzyko. Zmniejszyć, tak i podjąć, bo w innym wypadku wydawanie od tak książki samodzielnie za kilkadziesiąt tysięcy złotych bez konkretnego pomysłu, zaplecza i marketingu, mija się z celem, i w tym wypadku trzeba by wybrać publikację przez wydawnictwo, bądź publikację właśnie na Amazonie, gdzie mamy masę klientów. Także mam nadzieję, że troszeczkę Ci pomogłem zrozumieć te dwa modele biznesowe i wybrać odpowiedni dla siebie. Zapraszam przede wszystkim do Posta na blogu, do którego link znajdziesz poniżej. Tam jest cały proces self-publishingu w Polsce rozwinięty, i ten film był tylko małym elementem całego procesu, który tam opisuję. Zapraszam serdecznie, zapraszam do zobaczenia mojej książki od Kelnera do Milionera, która właśnie została wydana takim self-publishingiem pełnym w Polsce. Wszelkie linki są pod tym filmem. No i zapraszam do dania łapki w górę, do subskrybowania oraz do innych filmów na moim kanale, gdzie mówię dużo o self-publishingu w Polsce na Amazonie o poprawie własnego życia oraz o wielu ciekawych rzeczach. Dzięki, do zobaczenia, cześć!